Skype, będzie się tylko pokażę wam, jak ustawić, jak generalnie ustawić OBS-a pod nagrywanie i streamowanie na swoim komputerze. Odcinek postanowiłem podzielić na dwie części. Pierwsza część skupia się na tym, jakie generalnie ustawienia, co wybrać i generalnie co do czego jest, jeżeli chodzi o nagrywania na swoim komputerze. A druga część to są generalnie ustawienia pod streamowanie. Siemanko, można z tobą na spacer? Ojej! Mam nadzieję, że generalnie tutaj wszystko jest zrozumiałe. Chcę tutaj jak najbardziej pomóc, bo sam miałem kiedyś słaby komputer, chciałem właśnie nagrywać i naprawdę było bardzo ciężko. Jeszcze sam miałem się przedłużać i zapraszam was do oglądania. Okej, więc generalnie ja już się przekonałem, że włączamy sobie nasz komputer i włączamy sobie też naszego OBS-a. No i generalnie co my tutaj mamy? Mamy tutaj taką zakładkę jak źródło obrazu, obraz, przechowywanie ekranu. Generalnie to sobie akurat wywalmy, żeby wam tutaj pokazać dokładniej. Jak włączycie OBS-a, to powinniście mieć no jedynie takie coś. I generalnie, żeby to wam jakkolwiek nagrywało ekran, to musicie sobie kliknąć prawie wszystkie myszki. Dodaj. I przechwytywanie, gdzie my to mamy? Przechwytywanie ekranu. Ogólnie nie wiem czemu, ale w momencie, gdy tam coś klikałem i w ogóle, to tego nagle w tym OBS, samym OBS-ie nie było widać. W momencie, gdy ja to nagrywałem, było to widoczne, a teraz jak patrzę i generalnie to montuję, to nagle to zniknęło i po prostu tego nie ma. No, generalnie powinno to wyglądać tak, że klikamy sobie tutaj prawie wszystkie myszki, klikamy dodaj i to jest takie coś jak urządzenie do przechwytywania wideo. Możemy troszkę sobie kliknąć, powinno się tutaj pojawić takie coś i klikamy sobie OK i na przykład nam się dodaje. Czemu mi to tam zniknęło na tym nagraniu, więc po prostu pokazuję to jeszcze raz, bo nie chcę zazwyczaj wprowadzać błąd. To sobie nazywać jak chcecie, bez mowy. Możemy sobie nazwać tak, możecie to nazwać inaczej. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK. I w tym momencie mamy jeszcze takie coś. Automatycznie ekran tak, OK. Mamy, już ten ekran nas przechytuje. Oczywiście czasem jak wam się zrobi takie coś, bo to też jest naturalne, to może tak właśnie występować. Po prostu kliknijcie sobie Ctrl plus F i wszystko wróci do normy. Mamy właśnie taki ekran i teraz właśnie już, jeżeli sobie odpowiednio ustawimy, to może nam właśnie ten nagrywać nasz ekran. Oczywiście mamy tutaj już wiele innych opcji, możemy sobie dodać, mamy tutaj tekst, scena, ale tutaj też parę i naprawdę dużo rzeczy jest pod streamy. Tutaj też dajemy sobie overlaye i w ogóle, ale to też tak bardziej pod streamy, inne funkcje typu do streamów. Tak pod nagrywanie możecie jeszcze sobie dodać to urządzenie do przygotowania wideo. Jeżeli macie powiedzmy kamerkę internetową bądź aparat podłączony, ja akurat obecnie kamerki internetowej nie mam, tutaj sobie wszystko ustawiamy i w ogóle te FPS i w ogóle to, no generalnie co wy ustawiacie. Ja tutaj nie mogę, bo nie mam kamerki. Klikamy sobie OK. No i tutaj też mi się zepsuło, Ctrl F, jest OK. No i oczywiście, żeby to też nie było na cały ekran, możemy sobie powiedzmy to pomniejszyć, dać tak. I tutaj mamy ten nasz ekran z komputera, a tu jest nasza kamerka z tej kamerki internetowej i w ogóle. I właśnie tak to sobie możemy też zrobić. Właśnie tutaj dodajemy sobie właśnie te wszystkie rzeczy. Ja kolej tutaj na to kliknę delete i sobie to usunę, po prostu tego nie chcę. No i tutaj generalnie wybieram sobie mikrofon wejście liniowe, jak to ma być głośno i w ogóle. Mamy tutaj ustawienia co do tego, urządzenie audio też, jak to ma być głośno, możemy tutaj właśnie się bawić tym naszym dźwiękiem. No i generalnie też wchodząc w ustawienia, bo to nas też najbardziej interesuje, to jest takie chwilowe w ogóle wprowadzenia co do tych ustawień pod nagrywania. No i co my tutaj mamy? Mamy główne język, oczywiście weźmy sobie polski, taki najłatwiejszy. No i mamy tutaj różne motywy, na przykład jak weźmiemy sobie ten, o to nam się zmienia taki, ale taki jest paskudny, taki jest naprawdę brzydki. Polecam na dark sobie zmienić, bo dark jest taki też normalny i no taki też no po prostu spoko. I też generalnie spoko będzie ten, bo tak zauważam, że dużo twórców używa, on nie jest najgorszy, w sumie ładny jest całkiem, ale tak mi bardziej odpowiada ten tak, co nie? Pokaż komunikat uruchomienia streamowania, pokaż komunikat zatrzymania streamowania, no to jest opcjonalne. Tym się tutaj nie zajmujemy, bo to będzie dopiero za chwilę. No i generalnie z takich rzeczy główne, dobra, to już sobie weźmy. Skróty klawiszowe oczywiście pod nagrywanie. Rozpocznij nagrywanie, ja mam tutaj F6, zatrzymaj, mam F7, pauzy, kontrol. Znów nie mam nic akurat, bo jak ja akurat sobie tylko zatrzymuję i no, włączam nagrywanie. Oczywiście pod nagrywanie możecie sobie ustawić inne skróty klawiszowe, jakie będziecie chcieli. Dowolne, jeżeli po prostu będziecie, dowolne po prostu jakie tylko chcecie. Mam tutaj różne ciekawe skróty klawiszowe, głównie tutaj są pod streamy, właśnie tylko parę jest takie też pod nasze też filmy. I właśnie tak to się prezentuje. I generalnie przy naszym też ustawieniach na sobie komputer będziemy się zajmować wyjściem i obrazem. Jeżeli chodzi o nasz obraz, no to pod nagrywanie też tak miarę na cały komputer, żeby to sobie uciągnęło, tutaj wpisujemy sobie rozdzielność 1280x720. Będzie to jakoś 720 pikseli, ale nie jest jakaś najlepsza jakość w 2023 roku, ale też jeżeli chodzi o sobie komputer, to powinna być to jakoś odpowiednia i właściwie najlepsza. Tutaj ustawiamy sobie właściwie taką samą, to sobie zostawiamy tak jak jest i FPS-y też dajemy sobie na 30, żeby to jednocześnie było płynnie i jednocześnie, żeby to wszystko nam uciągnęło. Możecie sobie ustawić, nie wiem, jakieś 48, jeżeli no chcecie, ale jeżeli macie serio sobie komputer, no to 30, bo tych mniejszych wartości też nie polecam, bo już te mniejsze wartości zwyczajnie nie mają sensu, żeby jakkolwiek płynnie to było, ustawcie sobie to po prostu to 30. Jeżeli chodzi o wyjście,
mieć tego kurwa nam streaming, ale nas interesuje to zakładka. Generalnie prostych macie takie coś, wejdźcie sobie po prostu w te zaawansowane, co nie? Jeżeli wejdziecie sobie zaawansowane, to będziecie mieli tutaj ten streaming, to nagrywanie. No i nagrywanie co? Dajemy sobie tutaj właśnie typ standardowe, format nagrywania MK, ścieżki dźwiękowe, tutaj dajemy sobie na encoder, NIVI danych, dobra, na ten, bo to X264 to raczej nie polecam tego, jeżeli macie też słaby komputer. I w szybkości CBR, szybkość bitrate. W przypadku nagrywania on musi tutaj być, nie wiem, wynosić powiedzmy tak 2000, lekko powyżej 2000. No bo jeżeli chcecie coś nagrywać w przypadku streamowania, może być to lekko niższe. A jeżeli serio macie taki, no, słaby komputer, to sobie powiedzmy ustawcie to na takie 2000. Powinno być ok. Nie wiem, może sobie tak ustawić. Może się właśnie też sobie to tak ustawić. Profil ustawień dajmy sobie tutaj w przypadku nagrywania. Ja bym tutaj dał na jakość. W przypadku streamowania bym dał trochę inaczej, ale jeżeli mamy ustawienia nagrywania, to dajmy na jakość. Profil dajemy na high, GPU dajemy na 0 i B-frame'a dajemy na 2 i generalnie tak się prezentują ustawienia do naszego nagrywania. Możemy sobie oczywiście kliknąć zastosuj i kliknąć OK. I to wszystko nam się tym sposobem ustawiło. Tak prezentują się ustawienia, jeżeli chodzi o nagrywanie na samym komputerze. Przejdąc do ustawień pod streamowanie, również wchodzimy sobie w nasze ustawienia. No i generalnie ja bym tutaj zaczął sobie od obrazu. Mamy tutaj akurat, jeżeli chodzi o obraz, to tutaj nic nie zmieniamy. Zostawiamy to tak samo, jak jest w przypadku nagrywania. 720 pikseli nie jest najwyższą jakością, jednak jest odpowiednio i no nie będzie to już jednak tak rozpikselowane. Będzie się dało jakkolwiek to oglądać. 30 FPS-ach też już może być, naprawdę nie polecam tego zmieniać, znaczy już na niższą. No i sobie ustawić trochę wyżej, albo ewentualnie z tym 25 się pobawić, spróbować, ale to już też już będzie powoli się nieprzyjemnie oglądało. Mamy tutaj wyjście i tym razem właśnie zamiast tego nagrywania, jak już po nagrywaniu skoczyłem, to dajmy sobie streaming. No i tak jak mówiłem, ścieżki dźwiękowe to dajmy sobie na jedną ścieżkę, Twitch, bo dobra, to sobie zostawmy. Encoder, według mnie odpowiednim będzie NVIDIA H264, bo jednak ten X264 jednak nie, więc dajmy sobie tego z new, ten będzie akurat tutaj według mnie odpowiedni. Tej przepływości zostawiamy sobie na CBR i bitrate. Tutaj właśnie mówiłem, w przypadku nagrywania ten bitrate musi być trochę większy. W przypadku streamingu ja bym polecał ustawić takie 1500, ten bitrate będzie jakoś taki odpowiedni. Jeżeli już macie powiedzmy zero takiego słabego kompa, no to możecie ewentualnie spróbować 1200 albo po prostu 1000 sobie ustawić. Jeżeli już to macie tak zero nicowego kompa, to już będzie właściwie taki ten najniższy ustawienia. Jednak ja sobie wezmę i ustawię 1500. O, postęp języku ze słowem kluczowym i dobra, to damy zero. Profil ustawień. Akurat w przypadku nagrywania polecam jakość, ale w przypadku streamów polecam skupić się na wydajności. Najlepsza wydajność, tego lepiej nie dajmy, bo może być jednak problem z utrzymaniem tego wszystkiego. Więc dajmy po prostu sobie profil ustawień generalnie, żeby się skupiał na wydajności. Profil dajemy na high i tutaj GPU zostawiam sobie na 0 i B-frame'a też dajemy sobie na 2. Tak samo jak było w przypadku naszego nagrywania. Mamy też takie coś jak nagrywanie powtórek. Możemy sobie właśnie, chodzi tutaj o to, że właśnie na przykład jak coś jest fajnie stanie na filmie, no to właśnie żeby to na przykład sobie shotować i żeby to nam się zapisało. Możemy oczywiście zmienić sobie ten czas na parę sekund, bo po prostu minuty i w ogóle. W zależności jak tylko chcemy, powiedzmy ja sobie zostawiam na właśnie ten 24 albo troszkę więcej, powiedzmy na 31. No i teraz jeżeli sobie przyjdzie na przykład skróty klawiszowe, mamy tylko sobie rozpocznij nagrywanie powtórek, zaczynamy nagrywanie powtórek i właśnie to nam się nagra, przecież mamy 30 sekund. Oczywiście co do skrót klawiszowych, może mamy tutaj pod rozpoczęcie streama, pod zatrzymania nie streama, pod te wszystkie efekty, ale akurat do tego jeszcze będę robił kiedyś poradnik, a generalnie mamy tutaj właśnie z tymi powtórkami i z tym możecie sobie wpisać dowolny skrót klawiszowy, w zależności jak chcecie właśnie, żeby to wyglądało, czym chcecie właśnie sobie odpalać. Takie też pod streamy mamy tutaj pokaz komu ja podgryzają uruchomienia streamowania, to akurat jest opcjonalne, te dwie opcje możecie sobie opcjonalnie włączyć, to też pod nagrywanie, automatyczne nagrywanie streamu, to możecie właśnie też sobie włączyć, to jest to przydatne, żeby po prostu mieli zapis tego streamu, zachowaj nagranie po zatrzymaniu streamu, no właśnie to jest typowo pod zapis waszego live'a, jak będziecie właśnie robić live'a, kontynuuj nagranie powtórek pod zatrzymaniu streamowania, to właśnie te opcje są generalnie też opcjonalne, możecie sobie właśnie dać, czasem one też właśnie się mogą wam też bardzo przydać, czasem one też mogą się wam bardzo przydać, a są też już takie bardziej opcjonalne. Ale jeżeli już sobie to właśnie wszystko zrobiliśmy, no to oczywiście możemy sobie kliknąć zastosuj, OK. I wszystkie ustawienia nam się właśnie zapisały. I właśnie tak to mniej więcej powinno wyglądać, jeżeli chodzi o streamowania i nagrywania. Ale to też by było już na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję właśnie, że też komuś pomogłem ze samym sprzętem i w ogóle. Subskrybujcie po więcej różnych ciekawych tego typu poradników. I nie tylko, tymczasem co? Do następnego odcinka i do zobaczenia.